Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes w telewizji Biznes 24. Już teraz wracamy do Państwa z kolejnymi tematami. Jest światełko w tunelu dla biznesów związanych z turystyką. Luzowanie obostrzeń w wielu krajach, otwieranie granic i tak zwany paszport covidowy są początkiem odrabiania strat dla tego sektora. Sukcesem jest to, że w ogóle przetrwaliśmy, mówił w programie Bezpieczny Biznes Maciej Nykiel, prezes biura Neckera. W ciągu najbliższych kilku miesięcy najchętniej będziemy się wybierać oczywiście na południe Europy, w szeroko rozumiany basen Morza Śródziemnego, przy czym te główne kraje jak Grecja, Chorwacja, Bułgaria, Hiszpania czy Włochy to teren Unii Europejskiej, ale nie zapominajmy, że bardzo często celem naszych podróży wakacyjnych będą też Turcja, Egipt czy Tunezja, czyli kraje spoza Unii. I te trochę dalsze typu kierunki karaibskie, bliskowschodnie czy środkowej Afryki. Tak naprawdę to jest rok na przetrwanie. To jest kolejny rok po ubiegłym roku, w którym nie nastawiamy się na jakieś zyski, na rozwój, absolutnie nie na ekspansję. Biznes się skurczył, co zresztą też widać w przytoczonych przez panią deklaracjach. Po prostu ciągle jest obawa przed podróżowaniem, ciągle bardzo wielu podróżujących deklaruje, że jeszcze zaczeka, że jeszcze pomyśli. Więc na pewno nie jest to rok na to, żeby deklarować, przynajmniej na tym etapie, w drugiej połowie maja, jakieś gigantyczne zyski czy przychody. Natomiast jesteśmy dobrze przygotowani jako branża. Polskie biura podróży bardzo dobrze sobie mimo wszystko poradziły, ograniczyły koszty, zamroziły tą część działalności, która nie była niezbędna w COVID-zie, przeprowadziły restrukturyzacje dotyczące i kosztów stałych, i kosztów ruchomych, były renegocjacje kontraktów, także jesteśmy przygotowani, żeby ten sezon dobrze zacząć i tak naprawdę rok 2022 to będzie nasz sezon. A biura podróży to tylko część klientów linii lotniczych i portów lotniczych w Polsce. Jak wygląda dziś kondycja tej branży, tego sektora, tej gałęzi? O to pytamy już teraz naszego gościa. Z nami jest Bartosz Baca, partner w BBSG, ekspert lotniczy. Dzień dobry, witamy pana serdecznie w programie. Dzień dobry. W jakiej kondycji są dzisiaj linie lotnicze i lotniska? Uczciwie mówiąc, chyba nadal dramatycznej, a nawet na pewno nadal w dość dramatycznej sytuacji. Dlatego, że branża lotnicza, jak już wielokrotnie padało i u Państwa na antenie i w innych mediach, jest jedną z tych branż, które w sposób szczególny ucierpiały na przestrzeni ostatniego roku. Oczywiście nie jedyną branżą, natomiast jedną z takich, które ucierpiały szczególnie, choćby z uwagi na to, że w pewnym momencie proszę sobie wyobrazić, że rynek przestał istnieć. To znaczy przedsiębiorstwa straciły 100% swoich klientów i musiały poradzić sobie z taką sytuacją. Natomiast faktem jest również to, że mówiąc kolokwialnie, coś się ruszyło. To znaczy do pewnego stopnia przechodzimy teraz na przełomie maja i czerwca 2021 roku z takiego trybu stricte przetrwania na początki czegoś, co można by było nazwać odrabianiem strat. Ale na pewno zajmie to jeszcze dość długo, dość dużo czasu. I miarą tego jest fakt, że coraz mniej spotykam osób, przedsiębiorców, pracodawców w branży lotniczej, którzy mogą pochwalić się tym, że przez okres pandemii czy do dzisiaj nie zwolnili pracowników, co jest pewną miarą dramatu, z którym się mierzymy. I ta miara dramatu jest o tyle poważna, że relacje pracodawców z pracownikami w branży lotniczej, one są wyznaczane z jednej strony oczywiście przez pewną odpowiedzialność pracodawcy za swoich pracowników, ale z drugiej strony przez fakt, że my cały czas borykamy się z niedoborem wykwalifikowanych kadr, co oznacza, że każda taka decyzja jest bardzo trudna właśnie z takiego punktu widzenia relacji pracodawcy z pracownikiem, ale też i operacyjnie dla samego biznesu. Kolejny lockdown, jeśli się pojawi, a nie wykluczamy, bo nikt chyba już teraz nie może niczego wykluczyć, może być zabójczy dla kolejnej grupy przedsiębiorstw w tej branży. Mówił pan, że odrabianie strat powolne właśnie się rozpoczyna i jeszcze trochę potrwa. Zdefiniujmy to trochę, zastanówmy się. Mówił Maciej Nykiel tu na naszej antenie, że w przypadku biur podróży liczy na to, że rok 2022 pozwoli im odrobinę przynajmniej wyjść na prostą. Czy tak samo i te same szacunki, te same nadzieje ma pan, patrząc na rynek lotniczy i na porty lotnicze także?
Ja jestem troszeczkę ostrożniejszy w swoich ocenach, jeśli chodzi przynajmniej o sektor lotniczy, dlatego że musimy pamiętać o jednej rzeczy. To trochę umyka czasami w naszych rozmowach, ale o tym należy pamiętać. My cofnęliśmy się jako branża lotnicza mniej więcej o 15 lat. Jeżeli posłużymy się choćby miarą taką, jakim jest liczba obsłużonych pasażerów, to cofnęliśmy się o 15 lat. I teraz, tak jak rozwijała się pandemia, tak i rozwijały się przewidywania czy prognozy dotyczące tego, kiedy wrócimy do stanu sprzed pandemii. I podczas gdy na początku, jakieś pół roku temu mówiliśmy, że to będzie rok 2022, może 2023, to dzisiaj podmioty, które starają się, jeszcze podkreślam, starają się, bo nie jest to łatwe, przewidzieć ten powrót, raczej mówią o roku 2024 czy 2025. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakim świecie regulacyjnym, w jakim świecie obostrzeń będziemy funkcjonować, bo to, co blokuje popyt w branży lotniczej, czyli chęć pasażerów do podróżowania, to nie jest tak bardzo obawa pasażerów przed tym, że zarażą się wirusem na pokładzie samolotu czy na lotnisku, bo udowodniono w wielu badaniach, że to są relatywnie bezpieczne miejsca, ale przede wszystkim hamuje przed podróżowaniem nas to, że nie wiemy nadal, co się wydarzy w miejscu, do którego dolecimy, czy będziemy mogli stamtąd wrócić, albo co wydarzy się po powrocie. W rozwoju rynku cofnęliśmy się, jak pan mówi, o 15 lat, ale w zabezpieczeniach tego rynku, pytam tu o bezpieczeństwo pasażerów, nie możemy się cofnąć, nie możemy także zatrzymać się nawet w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie. Pod względem bezpieczeństwa musimy się wciąż rozwijać. Tu moje pytanie, po pierwsze o to, czy będą na to fundusze, czy rynek lotniczy będzie inwestował w bezpieczeństwo? Powinien, właściwie musi, ale pytanie, czy będzie? I drugie pytanie, ile dzisiaj realnie, czy są takie szacunki, czy mają Państwo takie informacje, kosztuje linie lotnicze czy porty lotnicze dostosowanie się do obecnych wymogów sanitarnych, do tego, że przewozimy mniej ludzi, do tego, że musimy zachować dystans, musimy mieć maseczki, musimy dezynfekować powierzchnię i musimy o to wszystko dbać. To dwa pytania w jednym na koniec. Próbuję odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Tu nie ma w ogóle przestrzeni wyboru, negocjacji czy szczególnej elastyczności. Branża lotnicza musi dostosować się do wymogów stawianych przez organy regulacyjne czy organy administracji państwowej czy innej. I właściwie pola manewru szczególnego tutaj nie ma. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to są nie ma szacunków, które wskazywałyby kwotowo, jaka to jest wartość. Natomiast ograniczenia związane z pandemią uderzają w podmioty z branży lotniczej z dwóch stron, bo z jednej strony generują dodatkowe koszty. Część tych kosztów oczywiście sektor lotniczy próbuje przenieść na pasażerów, jak choćby koszty testów, ale z drugiej strony to jest znaczące ograniczenie przychodów, bo proszę pamiętać, że pasażerowie przemieszczający się lub nie, choćby po terenie lotniska, czy osoby towarzyszące pasażerom, które przez długi czas nie mają w ogóle wstępu na teren terminala, to są potencjalne przychody, bo przecież porty lotnicze coraz częściej stają się takimi małymi centrami handlowymi. I od tego, jak dużo pasażerów, jak swobodnie, a nie tylko pasażerów, jak swobodnie ludzie będą mogli przemieszczać się po tych terenach, tak znacząco może spaść lub wzrosnąć ten strumień przychodów, który nazywamy przychodami pozalotniczymi. Dlatego też, jak powiedziałem, nie ma możliwości nie inwestowania w bezpieczeństwo. W ogóle takiej dyskusji nawet nigdy nie podejmujemy w sektorze lotniczym, ale z drugiej strony chcemy rozsądnego podejścia do tego, aby umożliwiono branży lotniczej również generowanie przychodów po to, żeby te koszty ponosić. Bardzo serdecznie dziękuję. Bartosz Baca, partner w BBSG, ekspert lotniczy, był moim i Państwa gościem w programie Bezpieczny Biznes. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zdrowie odmieniamy obecnie przez wszystkie przypadki. Pandemia przyspieszyła rozwój sektora medycznego i tchnęła w niego ducha technologii. W programie Bezpieczny Biznes teraz o tym, czy biznes medyczny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji to bezpieczna przyszłość? Indywidualne podejście przynosi efekty. Medycyna personalizowana, rozpowszechniona głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, może być kluczem do trafnego wyboru metod leczenia. Paradoksalnie zainteresowanie tym rozwiązaniem pobudziła pandemia. Epidemia nauczyła nas, że procedury, ścisłe ich przestrzeganie, dostosowywanie się do zmian i przestrzeganie również tych rozwiązań jakościowych pozwala nam na walkę z pandemią, a to jest także ten element rozwoju nowoczesnej
medycyny. Z jednej strony jest to bardzo negatywna i bardzo trudna z punktu widzenia społecznego i zdrowotnego, natomiast również otworzyła pewne możliwości co do zmiany systemu pod kątem poprawy jego, a także dostosowania go i zbudowania go na fundamentach medycyny personalizowanej. Personalizacja medycyny to także zwrot w stronę technologii i sztucznej inteligencji. Analiza ogromnej ilości danych i użycie zaawansowanych algorytmów pomaga postawić diagnozę szybciej i bezpieczniej. Człowiek to mniej więcej 1 terabajt rocznie informacji, człowiek chory oczywiście więcej. Tych informacji jest i nikt, żaden lekarz, żadna służba zdrowia wyposażona w zespoły ludzkie nie potrafi przerobić takiej informacji i nawet wyciągnąć te informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia całego procesu leczenia i efektów dla człowieka długoterminowych. Akurat sztuczna inteligencja bardzo dobrze nadaje się do szukania takich wzorców. Może z powodzeniem przeszukiwać różnego rodzaju dane, które z pozoru nie mają nic ze sobą wspólnego. Poprawa stanu zdrowia pacjentów przy użyciu sztucznej inteligencji może przynieść nawet 150 miliardów dolarów oszczędności w sektorze medycznym. Polski program dla rozwoju tej gałęzi ma skrócić czas i koszty leczenia. Do 2025 roku cały rynek sztucznej inteligencji wzrośnie o ponad 40%. W programie Bezpieczny Biznes dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, ale spotykamy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.